origins of the Lyson Company date back to the 1950s. Dr. Marianne Lyson worked in the Andrikov diesel engine factory. His hobby at the time was DIY and beekeeping, in which he put a lot of time and energy. He acquired a pre-war hand drill, which he remade into an electric-driven one. This device was the first machine which he used to build new beekeeping equipment. His son, Andres, and grandson, Thomas, assisted him from the beginning. Kończąc szkołę, postanowiłem wykorzystać potencjał, który drzemał w naszej rodzinie, potencjał dziadka. Założyłem działalność gospodarczą i w zasadzie od tego się zaczęło. Lyson's products are targeted to a wide spectrum of customers across the country and the world. The quality and the latest design solutions helped the Lyson company to become one of the European leaders in producing beekeeping equipment. Annual sales are approximately 25,000 pieces of hardware. Dział eksportu jest bardzo ważną częścią działalności firmy. Na dziś generuje on około 60% obrotu. Historia tego działu sięga roku 1997. Pierwszymi naszymi klientami zagranicznymi byli partnerzy z Litwy, Łotwy, Czech. Obecnie naszymi najnowszymi osiągnięciami są rynki chiński, Arabii Saudyjskiej i amerykański. W tej chwili skupiamy w naszej sieci eksportowej około 40 państw. The company currently is spread over three different locations. We employ approximately 180 people. The most important branch of production are stainless steel appliances, as honey extractors, decapping tables, pumps, dispensers, and many other devices that are necessary for the apiary. Z racji tego, że zawodowo jestem wykształcony w kierunku technicznym, zajmuję się produkcją, nadzorem nad produkcją, tworzeniem nowych produktów, to jest dla mnie inspirujące I robię to z pasją. The second, no less important area of business is the manufacturing of styrofoam hives. The styrofoam hives have been known in Poland since the 80s and are gaining more and more new users. Styrofoam beehives have many advantages: excellent insulation properties, resistance to moisture, strong and durable construction, the compatibility of all components, and most of all, comfort and excellent conditions for the life of the colony. Nasza wiedza I doświadczenie pozwala nam sprostać oczekiwaniom naszych klientów I dostosować produkty do ich wymagań. Dlatego w naszej ofercie można znaleźć kilkadziesiąt typów uli I miodarek, produktów najbardziej potrzebnych pszczelarzom. An important aspect of the company is to participate in symposia and apiculture exhibitions, where new ideas can be born. And as a result, products are tailored optimally to individual customer needs. Najważniejszą dla nas wystawą zagraniczną jest Apimondia, międzynarodowa wystawa, która odbywa się co dwa lata. Pierwszą naszą Apimondią była Apimondia w Dublinie, w Irlandii w roku 2005. Później kolejną było Melbourne 2007, Montpellier 2009, Buenos Aires 2011 I Kijów 2013. Największym sukcesem na wystawach zagranicznych było zdobycie przez nas złotego medalu za największe stoisko I największy asortyment, jaki prezentowaliśmy. Odbyło się to w roku 2013 w Kijowie. Misją firmy, a zwłaszcza misją działu eksportu, jest zdobycie partnera w każdym kraju na świecie, z wyjątkiem krajów, gdzie pszczoły nie istnieją ze względu na klimat. Przed nami wielkie wyzwanie, przenosimy się do nowego zakładu I to jest taki cel na przyszłość, czyli 20-lecie firmy w przyszłym roku, w październiku dni otwarte, czyli inauguracja, otwarcie zakładu. To jest nasz cel taki najbardziej namacalny, który widzimy przed sobą.